Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przygotować jedno z popularniejszych ciast, czyli ciasto 3 bit bez pieczenia. Jednak zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Zaczynamy od przygotowania masy budyniowej. Do garnka wlewamy 1,5 szklanki mleka i zaczynamy podgrzewać na średnim ogniu. Do mleka dodajemy 50 g cukru i mieszamy trzepaczką. Do oddzielnej miseczki wlewamy 0,5 szklanki mleka i dodajemy proszek budyniowy. Wszystko mieszamy za pomocą łyżeczki do połączenia się. Gdy masa się połączy, wlewamy do gotującego się mleka i wszystko energicznie mieszamy trzepaczką do powstania gęstej masy. Gdy budyń zacznie bulgotać, gotujemy jeszcze go przez co najmniej pół minuty. Ciasto będziemy robić w foremce o wymiarach 25 cm na 20. Ja niestety nie miałam takiej foremki, więc wzięłam zwykłą foremkę prostokątną i wyłożyłam ją folią aluminiową. Teraz będziemy robić pierwszą warstwę. Do miski dodajemy 460 g kajmaku i 50 g masła. Całość podgrzewamy w mikrofalówce około minuty do dwóch, pamiętając o tym, żeby co 20 sekund wyjąć masę i lekko przemieszać. Jeżeli nie macie mikrofalówki, możecie karmel rozpuścić również na kąpieli wodnej. Kajmak wykładamy na ciasto i układamy na nim herbatniki. I ciasto wkładamy do lodówki. Gdy ciasto się chłodzi, przygotujemy drugi krem. Do miski wrzucamy 200 g masła i zaczynamy ubijać na najwyższych obrotach miksera. Ubijamy do momentu, gdy stanie się białe. Na tym etapie dodajemy po łyżce budyń. Ważne, żeby budyń był w temperaturze pokojowej, tak samo jak i masło. Krem wykładamy na warstwę wcześniej przygotowaną herbatników. Dokładnie go wyrównujemy i układamy kolejną, już ostatnią, warstwę herbatników. Lekko je dociskamy tak, aby trzymały się lepiej masy. I ciasto ponownie wkładamy do lodówki. Gdy ciasto się schłodzi, przygotujemy sobie żelatynę do kremu śmietankowego. Dwie łyżeczki żelatyny zalewamy około 25 ml wody i odstawiamy na 5 minut do napęcznienia. Gdy żelatyna napęcznieje, podgrzewamy w mikrofalówce przez 30 sekund. Gdy żelatyna się rozpuści, odstawiamy ją na bok po to, żeby przestygła. W tym czasie ubijamy 400 ml śmietanki 30 lub 36% z 3-4 łyżkami cukru pudru. Śmietanę ubijamy do momentu powstania sztywnej i gładkiej piany. Teraz będziemy dodawać żelatynę. Aby ją zahartować, dodajemy do niej 2 łyżki śmietany i mieszamy łyżeczką. Aby mieć pewność, że w kremie nie powstaną żadne grudki, całość przesiewamy przez sitko i dodajemy do bitej śmietany. Masy jeszcze przez dosłownie 20 sekund ubijamy do połączenia i możemy nakładać ostatnią warstwę kremu. Tak samo jak poprzednio, wykładamy bitą śmietanę na ciastka i wyrównujemy. Na górę ścieramy około 6 kostek mlecznej lub gorzkiej czekolady. Możecie również zrobić polewę, czyli tak zwany ganasz, który również znajdziecie na moim kanale. Ciasto wkładamy do lodówki na co najmniej 3 godziny lub na całą noc.